to jest niemożliwe, no wiesz, że ja jestem blisko takiego klubu. No nie, mama, muszę oglądać Manchester. Ja jednego dnia ja będę tam. Ciężko, ale mam nadzieję, że UEFA w końcu zaakceptuje. Jesteśmy w Częstochowie, w mieście mistrza Polski, dzisiaj z Vladanem Kovacevićem, czyli najdroższym piłkarzem ekstraklasy, przynajmniej najdrożej wycenianym. Dzień dobry, Vladan, cześć. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, od początku chciałem się zapytać, bo rozmawiamy w przerwie na kadrę, twoi koledzy się rozjechali, niektórzy do Ekwadoru, w różne kierunki i chciałem zapytać, dlaczego ciebie nie ma na żadnej reprezentacji? Czy możesz nam ten temat wyjaśnić, bo pewnie to jest też skomplikowana dla ciebie kwestia. No to jest ciężki, naprawdę ciężki temat, bo Ja chciałem zmienić reprezentację, chciałem grać dla Serbii, ale to się trochę skomplikowało i teraz ta sytuacja nie jest do końca, jak nie mogę powiedzieć, ale muszę się trochę jeszcze, muszę UEFA zaakceptować to, co Serbia chce. I co my mamy. Mhm. I zobaczymy. Mam nadzieję, że to się w końcu zdarzy i ja zagram za Serbię. No tak, bo generalnie to chodzi bardziej o jakieś sprawy paszportowe, oczekiwanie na dokumenty, bo ile to już trwa? No bo ja czytałem już parę miesięcy temu, że już chyba w marcu, że jest powołanie, że zmienisz w końcu kadrę. No tak, ja cały czas rozmawiałem z nimi. My jesteśmy w kontakcie i taki jest był plan, że ja też rozmawiałem z dużo ludzi tam z Serbii, to już było przygotowanie, że ja debiutuję na Serbii. Mhm. Ale w końcu to nie było i mam nadzieję, że w najkrótszym czasu to będzie możliwe, że zagram w końcu za Serbię. Mhm. A możemy też wyjaśnić jakby twoją sytuację, no bo to też nie jest łatwy temat. Ty pochodzisz z Banja Luki. Mhm. To jest miasto w Bośni i Hercegowinie, ale też w Republice Serbskiej, gdzie chyba zdaje się nawet większość jest tam Serbów, 60%, coś takiego, więc też mógłbyś nam wytłumaczyć, jakie to też miasto, jakie jest twoje właśnie pochodzenie? No ja jestem z Banja Luki, to jest tak jak powiedziałeś, Republika Srpska, ale to jest też Bośnia i Hercegowina i wiesz, to jest naprawdę ciężki temat do gadania, ale nie wiem, co wam tu mogę roznosić, okay. Bo wiesz, jest w Bośni mieszkają i Serbi, i Chorwaci, i Bośniacy, także wiesz, czy na narodów jest, tak. Ty też masz takie nazwisko, które czasem jest jest i serbskie, i bośniackie, i chorwackie. I chorwackie tak samo. Tak. Okej, okay. Czyli tak naprawdę, ale ci wszyscy ludzie w Banja Luce zawsze tam żyli jakby ze sobą w zgodzie, czy jednak są takie grupy i podziały? No. Wiesz, podziały to zawsze będą. Mm-hmm. Także w Banjaluce to są raczej mieszkają Serbi, ale ja to tak nie patrzę. Ja patrzę to jak na Bosnę i Hercegowinę i tam jest dużo polityka tak, też w Bośni. To jest nie temat do nas tutaj, bo to jest ciężki, bardzo ciężki temat. Jasne, ciężka sprawa. Zaraz go zmienimy, tylko chciałem cię dopytać, skąd u ciebie też wyniknęła ta zmiana, bo jednak bywałeś już i w młodzieżówkach Bośni i Hercegowiny i też byłeś już powołany w pierwszej kadrze, ale nie zadebiutowałeś, więc chciałem zapytać, skąd też pojawiła się ta zmiana, że jednak chciałbyś grać dla Serbii? No też spowodowało, wiesz, duże polityki i Bośni. Ja teraz nie chcę o tym gadać, bo nigdy nie gadałem o tym ani raz. Nie byłem, wiesz, w mediach takiej, wiesz, o reprezentacji, nie gadałem nic w ogóle. Bo czekałem też na sytuację z reprezentacją w Serbii. I no tak moja decyzja, wiesz. Chciałem zagrać w Serbię, czułem się jak Serbii, tak. Chciałem zagrać za Serbię w końcu, bo nie miałem szansy zagrać za Bośni. To tylko już dopytam cię na koniec. W listopadzie jest jakaś szansa, że ty wyjdziesz na zgrupowanie, czy to ten miesiąc nic nie zmieni?
Ja mam nadzieję, że zmieni, ale naprawdę, naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że UEFA w końcu zaakceptuje to, co nie wiem jak to powiedzieć. No właśnie, o co tam się rozchodzi? Tam brakuje jakiegoś dokumentu? Tak, jaki dokument brakuje i... Czy masz paszport narodowy, tak? Tak, ja mam paszport, okay. Tak. Ale zagrałem też z Bośni, miałem 22 lata, jest ten przepis, że może zagrać tylko kiedy masz 21 i potem se... To jest naprawdę skomplikowane. Tak, skomplikowane. Widzę, że to jest temat, który cię denerwuje, żebyś chciał, żeby to się rozwiązało. Tak, bo teraz jest też ten przepis, że jak nie zagrasz 3 meczów dla jakiejś kadry, to możesz jeszcze zmienić. Przynajmniej teraz to weszło. Nie, to ja pierwszy raz to słyszę o ciebie, tak. Okay. Także, no to musimy ci podesłać prawne zapisy, żebyś mógł z nimi. Nie, oni wszystko robią, żeby ja w końcu mógł zagrać w Serbii i mam nadzieję, że to będzie w końcu możliwe. To temat kadry odkładamy, ale też dla ciebie wyjątkowy czas, no bo jednak starcia z dużymi klubami w Europie. I chciałem zapytać, jak właśnie jedziecie, nie wiem, na przykład na Atalantę, jest tam mnóstwo kibiców. No gracie jednak duże mecze, czy masz za sobą Parken. To też jest coś takiego, że sporo się mówi, że w tych meczach tak naprawdę ty się najbardziej w Rakowie wyróżniasz, no bo też trzeba dużo bronić, są takie, nie macie punktów, ale ty masz dużo tych interwencji. To jest też coś takiego, co cię nakręca, że jednak czekałeś na takie starcie z takimi firmami w pucharach? No tak, to na to wszyscy czekaliśmy, no nie tylko ja. Szkoda, że mam tyle roboty, że muszę bronić tyle dużo sytuacji, ale ja bym chciał, że mam jedne i że to obronię i później wygramy mecz albo punktujemy. No, niestety nie mamy punktu teraz i jesteśmy bardzo, bardzo teraz nastawieni na kolejny mecz Puchara i mam nadzieję, że z Sportingiem to w końcu punktujemy. A jakie właśnie wnioski po tych dwóch meczach ze Szturmem i z Atalantą? Co jakby nie zagrało? Co teraz trzeba zrobić ze Sportingiem, żeby, nie wiem, tak od strony nawet taktycznej, żeby to wyglądało lepiej? Bo ty mówiłeś po jednym z meczów, że zabrakowało też jakości z przodu, że jak wychodziliście z piłką, to brakowało tam konkretu. Tak, i tak to bywało. No, myślę, że pierwszy raz tak czułem naprawdę John i Nowak, no, robili nam robotę. Też Ante do przodu, no, robili robotę i od razu też pressing na nasze nastawienie było dużo lepsze. To się mogło widać. No, niestety tego nam brakowało w pucharach. I no, z Atalantą co? Nie możemy rzucić na siebie, nie wiem, coś, bo Atalanta jest drużyna klasy światowej. Ale z Szturmem musieliśmy więcej powalczyć i musieliśmy tu punktować ze Szturmem, ale to jest piłka. No, też mieliśmy swoje sytuacje, które nie wykorzystaliśmy. I tyle. No, musimy podnieść intensywność, musimy być drużyna i to tyle. Nie było trochę też tak, że za bardzo się skupiliście właśnie na defensywie, bo też były takie te mecze w eliminacjach, że jednak awansowaliście, ale sporo was oglądaliśmy też w tej niskiej defensywie i może trochę zbyt bardzo się na tym skupiliście. No tak, dużo, dużo było tego, wiesz, i z Arisem dużo się broniliśmy, ale mieliśmy wynik. Z Karabagiem się dużo broniliśmy, ale mieliśmy wynik. A teraz nie mieliśmy wynik i wiesz, no, nasza defensywa no, nie może wszystko zrobić, nie możemy każdy mecz grać na zero, bo to jest niemożliwe na boisku. Ale teraz ja poczułem, że zaczyna się też do przodu, budzimy się do przodu i to my cieszy. Mhm. Kiedyś powiedzieli, że w Rakowie właśnie nie jest łatwo bronić, bo trochę na odwrót, że ty masz jedną, dwie sytuacje na mecz i trzeba być cały czas skoncentrowanym, więc jednak która jest sytuacja lepsza dla bramkarza? Jak tych strzałów jest pełno, możesz się nakręcić, czy właśnie jak musisz jesteś trochę sam i 90 minut koncentracji? No nie, kiedy jest dużo strzałów oczywiście. No, ja kiedy mam od pierwsze minuty do 95 albo 6 celnych strzałów na meczu ja wyglądam, bo koncentracja jest inaczej to wygląda. A kiedy masz jedną sytuację o 90 minuty musisz obronić, to jest bardzo ciężko za bramkarza, że nie popełnisz jakiś błąd, wiesz.
ale to jest też musisz pracować nad tą koncentracją i tak było rok temu tutaj w Rakowie, cały czas byłem albo na jednej, albo na dwie interwencje po meczu i było bardzo ciężko, a teraz jest trochę roboty i też mnie cieszę, bo ja mogę reprezentować się lepsze, wiesz. Coś pokazują w powtórkach meczowych. ale tak jak powiedziałem, no lepsze bronić, mać 5-6 obrony po meczu niż jedna. A jak się pracuje w ogóle nad koncentracją? No bo tak jak powiedziałeś, to jest trudne. Jesteś 90 minut czasem sam, kiedy Raków ma piłkę, kiedy gra do przodu w Ekstraklasie i jak bramkarz, jak ty też pracujesz nad czymś takim, żeby jednak utrzymać 90 minut koncentracji? Bo dzisiaj w ogóle w każdej dziedzinie, czy oglądasz film, czy wychodzisz na trening, trudno jest być 90 minut skoncentrowanym, zawsze pewnie ci gdzieś tam myśli uciekną. No ja rozmawiam sam ze sobą, wiesz. Tak? Tak. O czym gadasz? No, bo nie wiem, skup się, wiesz, jesteś tu i teraz, musisz, będzie coś na pewno, musisz obronić, skup się, bo wiesz, trochę głowa nie zawsze, wiesz, tam gdzie... No to jest niemożliwe. To tak, ale tak musi być. No, masz 90 minut roboty i musisz się skupić na piłkę, tylko piłka i potem jest wolny czas, wiesz. Bo pracujesz za jeden dzień w niedzielę albo dwa, masz dwa mecze w niedzielę, musisz 90 albo 180 minut zagrać na maksa. Jeżeli ja nie zagram, no to 7 dni potem jest, wiesz, kłopoty w głowie się, wiesz, zdarzają, no po co się to zdarzało, jak popełnić błąd, analizujesz sam sobie, siedzisz z trenerami tu po 3-4 godziny, wiesz, no lepsze być skoncentrowany 90 minut, obronić co możesz i potem, wiesz, iść do domu. No idziesz do domu, wiesz, spokojnie głowie, możesz sobie, wiesz, możesz być skupiony na następnym meczu i analizować przeciwnika na spokojnie. Bo w Rakowie, bo często się mówi, a piłkarz przyjdzie na trening, mecz, 2 godziny i do domu. W Rakowie to ja słyszałem, że wy czasem jak w fabryce, 8 godzin, na 8 przyjeżdżacie, 16 wyjeżdżacie, że właśnie tak jak powiedziałeś. No dzisiaj jesteśmy od 7.30. Od 7.30, tak? No to przed 15 nie wyjdziesz. No tak, 15. Trzeba było iść do normalnej roboty. No normalna robota jest tutaj, ale to jest praca i wszyscy tutaj jesteśmy młodzi piłkarzami i musimy pracować, to mamy dużo analiza, mamy regenerację, mamy wszystko, co jeden klub sportowy musi mieć, to jest taki profesjonalizm, no Raków to jest i z mojej perspektywy ja bym do każdego młodego gracza, jak to powiedzieć, polecałbyś mu, żeby do Rakowa przyszedł i tutaj się rozwijał. A jak właśnie grałeś jeszcze w Sarajewie, to ile tam spędzałeś czasu w klubie? No nie tak dużo, no 3 godziny maks, 3,5, 4 to już jest. Już przesada. No, tak. I tutaj nagle 8 godzin czasu, no to jest naprawdę duża rzecz, ale to rozwija piłkarzy. No oczywiście, że rozwija, no ja patrzę na siebie jak za te 2,5 roku, no 2,5 lata dużo się rozwijałem i myślę, że jeszcze mam dużo, no takich meczów mi brakowało, wiesz, i z Atalantą, i Szturmem, i Sportingiem, i Kopenhaga, Karabag, no to są mecze, wiesz, którym się rozwijasz jako piłkarz i mam nadzieję, że na tej etapie, wiesz, nie będzie koniec i mam nadzieję, że wyjdziemy z tej grupy puchara. A jak ty w ogóle myślisz dzisiaj wśród najlepszych bramkarzy na świecie, w tych topowych ligach? Między nimi, bo są różne opinie. Jedni mówią, że to są bramkarze na takim samym poziomie, jakby, że tam detale różne decydują, a jednak inni mówią, że tam no czujesz, że ktoś jest lepszy, ktoś jest czymś gorszy. Tak się zastanawiam, czy to czasem jest tak, że ktoś dostanie szansę i on już się tam utrzymuje, że to są naprawdę takie małe kwestie, czy jednak widzisz, że ci najlepsi bramkarze świata to jest totalnie inny poziom? Nie. Nie. No teraz, wiesz, no grałem też dużo dużych meczach i analizowałem też i każdy dzień analizuję bramkarze klasy światowej. No. To są bramkarze, którzy są od, nie wiem, od początku kariery miały wszystko. I tak patrzę na bramkarze w Anglii, wiesz, Alissona, Edersona, no oni, ci zawodnicy mieli wszystko od początku, wiesz. I rozwijali się na lepszych klubach na świecie.
I teraz są na takim wiesz, takim niveau, taki level, wiesz, gdzie wszystko też masz, jesteś gotowy do obronienia, masz idealnie 27-8 lat. No, ja też mam nadzieję, że ja za 27-28 lat będę bronił albo Anglii, albo Ligę Piątkę, wiesz. No, tak czuję, że jest nie za daleko, czuję, że jestem blisko tego i mam nadzieję, że swoją pracą i takim nastawieniem, wiesz, każdy dzień do treningu, do meczu, że będę, wiesz, że ja też będę na takim niveau. Czyli ty jednak najbardziej ci się podoba Anglia, bo też zobacz, że każda liga ma totalnie inny styl dla bramkarza, że na przykład inaczej się gra nogami w Hiszpanii, chyba inaczej, inne trochę zadania mają bramkarze w każdej lidze, we Włoszech to pewnie taktyki od groma. Twoja ulubiona to jest jednak Premier League? No jest ulubiona Premier League. Jak dziecko tak siedziałem przed telewizorem, tak patrzyłem, oglądam mecz Manchesteru, bo też kibicuję dużo Manchester United. A to współczuję w tym sezonie. I tak mama moja tak mówi, że nie, musisz mam lekcję też w szkole, wiesz, musisz iść, uczyć się. No nie, mama, musi oglądać Manchester. Ja jednego dnia ja będę tam. Nie, ja mówię, to jest za daleko, musisz w szkole, tylko szkoła jest najważniejsza. Ja mówię, mama, poczekaj, spokojnie, ja mam, wiesz, dużo jest czasu, ja, wiesz, kocham piłkę i mam nadzieję, że będę tam, wiesz. I wierzysz w to. Tak, także zawsze była wiara u mnie i myślę, że tutaj nie by była taka wiara i nastawienie, że ja to mogę, że mogę być na mogę jednego dnia zagrać w Anglii. I mam nadzieję, że to będzie. Tego ci życzę, bo właśnie tak jak powiedziałeś, jeszcze 25 lat, młody wiek. Ludzie często pytają tak naprawdę, co ty jeszcze robisz w Polsce, bo no, drugi raz z rzędu zostałeś najlepszym bramkarzem i no, sam wiesz, że co okno wraca to pytanie, czy Vladan odejdzie, czy nie odejdzie. Tutaj na pewno ta wizja pucharów i kolejnego kroku cię skusiła, ale no, pewnie tak, to było kluczowe. No to było kluczowe, ale no, też czuję, że tutaj jeszcze się rozwijam, wiesz, że to nie jest koniec, że to nie jest limit, że ja mam jeszcze miejsca tutaj się rozwijać i jeszcze pół roku albo rok dla mnie to nie będzie tutaj, wiesz, nie będzie problem, wiesz, najważniejsze jak się ja czuję, jak moja głowa jest nastawiona. Ja czuję, że tutaj, wiesz, mam dużo jeszcze roboty, żeby się rozwijał. Też gramy duże meczów i tak jak powiedziałem, no, tutaj się czułem świetnie i kiedy to będzie, za pół roku, rok, nie wiem, zobaczymy, ale muszę pracować najbardziej jak najlepsze, co mogę na boisku i na treningu i to najważniejsze, że będę zdrowy. A co będzie, to zobaczymy. Sam kiedyś przyznałeś, że ta oferta z Benfiki była i to był chyba taki najczęściej odmieniany klub, więc chciałem cię zapytać, czy mógłbyś nam wyjaśnić, co się wtedy działo, jak to też rzeczywiście wyglądało, no bo to Benfica, Kovacevic, to słyszeliśmy już 1000 razy. No to było blisko też, ja też gadałem dużo z ludźmi z tego klubu i no, to jest niemożliwe, no wiesz, że ja jestem blisko takiego klubu. Ale niestety w końcu nie był transfer do Benfiki. A co się właśnie wydarzyło? Co się wydarzyło? No nie wiem. To jest wiem, ale nie mogę dokładnie wam powiedzieć, co się tu wydarzyło. No ale niestety, tak jak powiedziałem, niestety to byłem bardzo blisko i głowa mi już była w Lizbonie, ale walizki spakowane już były? No było wszystko spakowane, wszystko. Naprawdę byłem bardzo blisko. I potem nic. Ale wiesz, to nic nie zmieniło, wiesz, no. Nie wiem, co by się stało, gdybych poszedł do Benfiki wtedy.
Może byl drugi bramkaž alebo treći, ja neviem, co by se stalo, a tak tutaj bronim i gram europejské puchary i no to je życie. Czy dużo czasu ci zajęło później powrót na swój poziom, wyczyszczenie głowy? No, trwało to, nie dużo, ale wiesz, już tak jak powiedziałem, byłem już myślami w Lizbonie. Myślami tam. I nie dużo, ale trwało trochę. Wiesz. Ale też miałem dużo rozmowy tutaj z trenerem wtedy. Papszunem, z Markiem, tak? Papszunem też mi pomagał dużo i ze swoim trenerem Pawełem Frelikiem też on, kiedy tutaj pracował, mentalny trener, też pracowaliśmy dużo mentalnie i wróciłem do swojego poziomu. Czy były jeszcze jakieś takie podobne sytuacje, że było jakoś tak blisko, bo tak naprawdę, wiesz, zaczyna się zawsze okno i ja tam czytam nazwy z każdej praktycznie ligi, nawet twój pamiętam jak Neuer doznał kontuzji, to twój menedżer mówił gdzieś w mediach, że niech się Bayern przyjrzy Kovačevićowi, więc to wiadomo, to był jego tekst, ale takich nazw, że są skauci, że obserwują, że ktoś rozmawia, pyta, to jest dużo. No tak, to jest, ja więcej nie pracuję z tym menedżerem. A, okej. Okay. Po tej akcji? Ale, nie, ale nie pracuję więcej. No, teraz mam nowego i zobaczymy, co on będzie, jak on będzie pracował. Ale wiesz, każdy klub, z którym ja rozmawiam i z którym agent rozmawia, no to mnie też, to jest dla mnie też, ja to tak teraz patrzę na jakie pozytywnie, wiesz, no to nie jest teraz, że ja od razu jestem myślami, wiesz, tam i że ja już pakuję, wiesz, wszystko i idę do, nie wiem, do Leverkusena albo do Benfiki, co to są pisali. No nie, tak, teraz... Tak, bo Montpellier, Bayern, no, Benfica. Tak, no rozmowa jest była z klubami, nie z wszystkim, co... Xabi Alonso tak, dzwonił? Nie. Co media piszą, ale wiesz, rozmowa była też z dużo klubami. Ale takie to mi, nie wiem, jak to imponuje, to mnie, wiesz, to jest... inaczej to teraz jest na mnie... Wiesz, podchodzisz spokojnie. Tak, nie, tak, jest tak, spokojnie. Jak byłeś młodszy, no, i już po prostu mówisz, dobra, wyjeżdżamy, bo zadzwonili. Nie, teraz wiesz, to mnie tylko motywuje i wiem, że patrzy na mnie i ogląda moje mecze, że ja się muszę jeszcze bardziej skupić na detalach, wiesz, bo oni kupują detale. No, oni, to są duże kluby, które wiesz, kupują jakość i patrzą na każdy detal, wiesz, twoje, wiesz, jak body language, wiesz, na boisku. A dasz nam jakiś taki właśnie przykład tego, że były jakieś rozmowy z ludźmi z dużych klubów albo nawet z Rakowa i że oni zwrócili na jakiś taki detal uwagę, co ty byś w życiu nie pomyślał, że ktoś może to analizować? Tak, no oni patrzyli... Każdy mecz oni patrzyli na moje rozgrzewkę. Tak, i patrzyli, wiesz, że ja trochę, wiesz, jestem luźny, za luźny na rozgrzewkach, że muszę się więcej skupić na każdą piłkę. Nie mogę, wiesz, puścić, nie wiem, trener rzuca, no to jest tak, to jest czyli niemożliwe. Na przykład oni analizują twoją rozgrzewkę na zasadzie nawet, że tam nie miałeś jakiejś interwencji na rozgrzewce dobrej. No nie. Nie. To jest takie detale, wiesz, bo ja... Chodzę tutaj, wiesz, i trochę, wiesz, no, wyglądam, wiesz, jak, wiesz, jestem Neuer już. Ale to jest, nie wiem, no, ale tak ja naprawdę, to ja tak nie myślę, wiesz, nie... A, że zbyt pewnie nie się... Nie pochodzę tak, wiesz, na rozgrzewce, że, wiesz, nie wiem, jak to wyjaśnić wam teraz. W taki sposób, że na przykład oni uważają, że ty tak się pewnie czujesz, że nie jesteś skoncentrowany. Tak, że to jest problem na meczu, nie na meczu, ale na rozgrzewce, że ja nie mogę jeszcze więcej się skupić i koncentrować na mecz. To wiesz. Przeciekawe. No tak. Czyli patrzą, nie, czy się uśmiechasz, nie uśmiechasz. No tak, jeżeli wiesz, jest jaka muzyka, jeżeli wiesz, robisz to, to on na wszystko patrzy. No to jest naprawdę niemożliwe i potem... Po takiej rozmowie, wiesz, teraz, wiesz, fokus, nie ma, wiesz, luzu ni na rozrzewce. A ktoś konkretnie ci tak mówił? No nie mogę ci nie powiedzieć, może, ale no jest, wiesz. Ale dobra, domyślałem się. Dobra, i czyli tak, po tych rozmowach zmieniłeś to, czy mówisz? No nie, zmieniłem to i teraz naprawdę się lepsze czułem. Tak? Tak, na mecz. Czyli po prostu już, czego jakby nie robisz teraz?
Po prostu nie jesteś taki... No jestem tylko skupiony na wiesz, trenera i na piłce i teraz, wiesz, to inaczej wygląda. Dzisiaj gra nogami u bramkarza. Kluczowe czy przeceniane? Bo mamy trenerów często z takiej hiszpańskiej szkoły, którzy nawet mam wrażenie nie patrzą aż tak mocno na to, jak ktoś broni, tylko właśnie mówią, dobra, on mi potrzebny do gry nogami. Ostatnio nawet powiedział Arteta, że się zastanawiał, czy nie wprowadzi w 60 minucie innego bramkarza, bo po prostu potrzebuje do konkretnej fazy gry, do gry nogami. Przesada czy nie? No dla mnie to jest, wiesz, za dużo. Za dużo. Za dużo. Bramkarz jest bramkarz. Bramkarz musi się bronić, a nie kreować sytuacje bramkowe. No, tylko Ederson może kreować, albo Alisson, nie wiem. No, te dwóch bramkarzy z Brazylii to jest tylko oni, wiesz, mogą kreować sytuacje, jak kreował Alisson 5 razy na Salaha, Salah strzela, no to jest niemożliwe, naprawdę. No, może się zdarzyć parę sytuacji, ale tu jest, każdy mecz jest coś. I Ederson, który ma nogę, to nie jeden bramkarz nie ma takiej nogi jak Ederson. Ale myślę, że wiesz, musi bramkarz dzisiaj grać dobrze nogami, musi pracować jako czwarty środkowy obrońca, albo wiesz, no to inaczej piłka wygląda i to jest normalne dla mnie. Ale myślę, że za dużo jest. Tak powiedziałeś, to Arteta mówił, to niemożliwe. Tak, że on chciał przejść. On teraz zmieniać bramkarza, on zmienia bramkarza. 60. żeby Raja wpuścić. Teraz mu Raja broni. No. Nie wiem, jako bramkarz porównać Ramsdale'a i Raju, nie wiem. To jest ten sam poziom. Okay. I może to zdecydowało, że Raja broni, bo gra lepszy nogami. Nie wiem. A ty jak swoją grę nogami oceniasz? Bo to też jest często tak, że z trenerami to na pewno bardzo analizujecie, ale... Często na przykład w telewizji ktoś mówi, a złe zagranie bramkarza, a pewnie później trener zupełnie to inaczej widzi, bo na przykład ruch piłkarza był zły albo coś innego. No tak, my mamy mamy swój styl gry i pracujemy nad tym, nie wiem czy to się teraz tak bardzo widzi na boisku albo nie, ale... A czy widać, że gracie bardziej od tyłu? Pracujemy nad tym i to nie możemy zmienić, wiesz, za miesiąc, dwa, trzy, no to jest, to musi być postęp. I myślę, że też idziemy dobrym kierunkiem, nie popełniamy dużo błędów, no, nie tracimy bramki z tego. Okej, może się zdarzyć błąd, ale to, wiesz, na ten czas no, nie stracimy bramkę. I ja oceniam swoje gry nogami teraz na dobrym poziomie. No, to było kiedyś na słabym poziomie. No, ja kiedy tutaj przyjechałem do Rechowa, no, miałem duży problem, bo też Marek ode mnie chciał, żeby Piasek dostał piłkę tu, a nie tu, wiesz, to są detale. A teraz... Ej, bo celne podanie, on mówi, nie ta wysokość. No nie, musisz podać tu, że on może klawką, wiesz, od razu do dziesiątki spuścić i od razu atakować przestrzeń, no teraz to mogę zrobić, a rok temu to dla mnie był, wow, show, wiesz. I co, i po prostu dużo, jak to trenowaliście? Zostawałeś, przerzucałeś, czy... No tak, no 2 lata, wiesz, no musisz to nauczyć, jeżeli masz jakość i kwalitet, no jeżeli masz kwalitet, żeby to nauczyli, a myślę, że mam i po prostu cały czas praca też z ósemkami. Gdzie jest wolna dziesiątka, gdzie jest wolna ósemka, kiedy przestrzeń zagrać na dziewiątkę. No to są detale, które my wszystkie na tym pracujemy i ciężko to może widać z waszej perspektywy, ale z naszej to my mamy swój, wiesz, pracowanych w treningach, jak gramy. Nie, ale to widać w telewizji, też na stadionie, że gracie bardzo ryzykownie od tyłu, czy gracie do samego końca prawie, kiedy się da i nawet jak są sytuacje ryzykowne, to próbujecie, gracie ze stoperami, podejmujecie to ryzyko i też właśnie pytanie, co ma wam to dać? To, że tego rywala ściągniecie i później wyjdziecie z przewagą? No tak. Trener nawet mówi, że zaryzykujcie, raz czy dwa stracimy, ale więcej z tego stworzymy? No trener Dawid zawsze nam, to będzie moja wina, jeżeli ty stracisz albo ósemka straci piłkę w środku pola tu. No to będzie moja wina i my gramy swobodnie, wiesz.
i czasami nam się uda wejść z pressingu, czasami nie, no nie możesz zawsze wejść z pressingu, ale kiedy czujemy, że przeciwnik bardzo dobrze presuje, no to my zmienimy styl gry i gramy bardziej w przestrzeni i za plecami przeciwnika. Zapytam Cię, co myślisz o wycenach z Transfermarkta? Czy ci ludzie się znają na robocie, czy nie? Bo dali Ci 7 milionów i jak już przyjdzie ten czas, a przyjdzie ten czas, no bo pewnie zakładam, że nie spędzisz całego życia w Rakowie, to będzie kwota wyższa, niższa? Jestem po prostu ciekaw, na ile czują grę. No nie wiem, no zobaczymy na ile to będzie, ale to nie zależy ode mnie, to zależy od właściciela, pana Michala. Także zobaczymy, no na razie mamy dużo meczów, mamy nie wiem, 13 meczów mamy do końca. Potem jest przerwa i zobaczymy, co będzie. Może się okaże sytuacja teraz zrobić transfer albo po na koniec sezony, no zobaczymy. No, tak jak powiedziałem, jestem skupiony tutaj. Moja głowa jest tylko w Rakowie teraz i myślę, że dobrze wyglądam teraz. Z mojej perspektywy wyglądam jak muszę wyglądać. A czy te mecze ze Sportingiem, które Cię czekają, przez to, co się działo z Benficą, są w jakiś sposób wyjątkowe? Będą pewnie ludzie, wiesz, przez to, że już myślałem, gdzieś byłeś w Lizbonie, że ci ludzie będą to oglądali na pewno na trybunach, będzie, wiesz, będzie to miasto, w którym potencjalnie miałeś być. Jest taka motywacja też, że dobra, ja pokażę, że to mój mecz? No jest trochę. Jest. Jest trochę, ale... Jest trochę, ale nie, wiesz, nie jest, nie myślę o tym za dużo, no naprawdę gramy za przeciwnikiem, który jest przeciwnik Ligi Mistrzów i to jest poziom Ligi Mistrzów Sporting, naprawdę wysoki poziom drużyny i no, musimy zagrać mecz życia, żeby wygrali z taką drużyną. No. Zapytam jeszcze, czy w Twojej grze, kiedy przyszedł Dawid Szwarga, zmieniło się wiele? Jeżeli chodzi właśnie o styl pracy, treningu, to co robisz na meczu po tej zmianie trenera. Czy jest jakby prawie dokładnie to samo? No nie, co się zmieniło? Może trochę mam więcej swobody. Tak z piłką, bo też zmieniliśmy styl trochę gry, wiesz. I trochę mi ten styl gry więcej pasuje niż ten z trenerem Markom, ale na boisku mi jest to samo. Czyli po prostu możesz częściej decydować, a wcześniej to było konkretnie jeden punkt? No tak. Wcześniej było albo jedno, albo masz albo jedne, albo dwie wybory na boisku i musisz co on powiedzieć, tak musi być. Ale co miałeś też grać? Nie jest, tak, ale to też nie jest tak, że ty musisz grać jak trener chce, no okej, okay, on ty po meczu ty pokaże, jak mogłeś grać, co mogłeś grać, ale jeżeli na boisku zrobisz coś, co on nie myśli, co on, no, nie będzie to, wiesz, chciał coś atakować. Innego. Nie będzie atakował na ciebie, nie. Ale po prostu miał swój styl gry i wszyscy w głowach, wiesz, zawsze ci siedzi, jak co Marek powiedział, co musi być i no to... To zawsze było nie do ruszenia, ale dyskusji było pewnie sporo takich, no i, później. No tak, tak, tak. Zapytam jeszcze, wydaje mi się, że Twoim idolem jest Novak Djokovic, też albo przynajmniej takim pewnym autorytetem. To chciałem się zapytać, dlaczego, albo co też od niego bierzesz? Bo to jest chyba taka postać, która właśnie na Bałkanach, mam wrażenie, że ludzie są w niego wpatrzeni, bo też niesamowity charakter. No tak, niesamowity charakter, naprawdę. No... Patrzysz na niego, jak on się wróci z tych sytuacji kryzysowych. To jest głowa, która, nie wiem, no, to tak jak on powiedział, mental Mamba, Kobe Bryanta. No tak, no naprawdę to jest głowa, która... No, ciężko znaleźć takie słowa, wiesz. No to jest naprawdę człowiek, który ja patrzę na niego każdy dzień i oglądam wszystkie wywiady, oglądam jak on pracuje, jak on, wiesz. Okej, jest inny sport,
indywidualny. Ale ty, tak, ty indywidualny. Też jesteś trochę sport indywidualny, no, częściowo. No tak, jak są przygotuję mentalnie, jak są przygotuję do meczu, wiesz, no to jest dla mnie człowiek, który dużo, dużo ma, jak to powiedzieć, znaczenia w moim życiu. A coś wziąłeś od niego takiego konkretnego, na przykład czytając wywiady czy książkę, bo on też chyba miał swoją książkę? No tak, zmieniłem jedzenie, przykład. On ma dietę jakąś mega specyficzną. No ma mega, ale nie wziął wszystko, ale wiesz, czasami co on, jakie on proteiny wziął, jakie on, wiesz, to wszystko czytałem, tam pytałem. Jak się przygotuje też do meczu, ile on śpi, tak trochę tych detalach. No jak to na przykład konkretnie wygląda? Co trzeba spełnić? Ile godzin snu? Co na talerzu? Czego unikać? No na talerzu, no wiesz, on też ma teraz, sponsoruje, jest jeden od sponsorów Water Drop. I on dużo, wiesz, hidratację, dużo wody. Nawodnienie, odżywki. Tak, nawodnienie, wiesz, słodko u niego to nie ma. On zjadł datule. Jest u was datule? Datule? Chyba nie. Takie datyle, nie wiem jak to. Daktyle? Nie. To jest owoce. Daktyl, tak, to jest, jest tak. No, dobra. Banany, coś, wiesz, no, specyficzne to ma. No, budzi się rano, nie wiem, 6. Taki przykład, ja teraz, bo mam dziecka, teraz mogę, idę. To dlatego możesz to sobie. Tak, idę rano spać, no tak. No, detale, ale wiesz, dla niego są bardzo ważne. A właśnie jak z tym snem, ile musi być według niego? No, 8 godzin to jest normalne, ale on tak... Tak jak czytałem i co on powiedział, on jest spać o 11, 12 i tak, on nie śpi tak długo, on śpi 7 godzin maksymalnie, ale też ma takie drzemkę, takie po pół godziny dziennie i wygląda jak wygląda. To jeszcze, on miał też różne specyficzne metody leczenia na przykład, czy jakieś swoje teorie, że... No tak, on jest, ma czasami momenty, kiedy idę do Bośni, idę do, jak się to nazywa po polsku, piramidę, może piramidę, nie? Piramidę? Takie jak w Egiptu są. A, no tak, piramidy no takie. Tak, okay. Takie uboższe tak, mają, ale pod ziemią. Okej, I tu on ma takie specyficzne energie, tak, dostaje takie energie, nie wiem, też ma takie... Amulety? Tak nano, nie wiem, nano energie. Okay. Wiesz, też ja mam, też tak? Bronię z tym, tak jest. A konkretny kamień z energią? To jest taki, nie wiem, jak typu, to jest, nie wiem, tak wygląda. Okay. I jest jakaś nanoenergia, wiesz, w tym, ja trzymam się tutaj, uh-huh. Też na meczu mam, tak klej się tutaj. A i przyklejasz po prostu? Tak, i masz. Pomaga ci? Nie wiem, czy mi pomaga, ale też, wiesz, to jest mental, wiesz. Okay. I mentalnie mi pomaga, wiesz, że ja mam to tutaj i koncentracja jest na większym poziomie. Wladan Kowacewicz, naszym gościem, dzięki wielkie za tę szczerą rozmowę. No i życzymy powodzenia, koncentracji i rozwoju. Dziękuję.